dać. Czy protokół jest już gotów? Dobrze. Proszę notować. Dzięki czujnym aniołom Rada Niebieska została poinformowana, że ludzie w Polsce coraz mniej się modlą. I co gorsza, są w pełni tego świadomi. Wielu z nich uskarża się na ten stan, ale pomimo dobrej woli nadal brak im czasu na modlitwę. My natomiast nie możemy do tego dopuścić. Wiemy, że tam, gdzie ustaje gorliwa modlitwa, dokładnie. Czy specjalna komisja powołana do zbadania tej sprawy coś już ustaliła? Garstka ludzi gorliwie modlących się to jest co mało. Nie. Musimy zastanowić się, co zrobić z tym problemem. Co za tym proponujecie? To nie będzie łatwe, ponieważ oni nie mają czasu. Tymi miejscami zaginami, różnymi sprawami, które błyszczą, nadają, ruszają się i nie walają. Może należałoby zlikwidować pośpiech? Ja uważam, że należy ukarać winy. Sądzę, że wystarczyło to tylko pograć. A ja myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby ograniczenie wolności. Słusznie, bo prawdziwa wolność to być posłusznym Bogu. Najrozsądniej byłoby ograniczyć korzystanie z telewizji i komputerów. To złodzieje czasu. To nie możliwe do rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ ludzie są uzależnieni od tych mediów. To prawda, znajdują się pod presją wielu wymagań. To jest szkoda. Współczesny człowiek pragnie mieć wszystko natychmiast. Czy ktoś z was ma jakąś inną koncepcję? A co ty proponujesz? Może przedłużenie doby o 1 godzinę dałoby jakieś rezultaty? Ludzie mieliby więcej czasu na modlitwę. No. To zastanówmy się nad tą sugestią. A zatem głosujemy. Dobrze. Kto jest za? Kto jest za? Dobrze. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Widzę, że nasz projekt został przyjęty jednomyślnie. Proszę to zaprotokołować. Teraz pozostaje nam tylko przedstawić sprawę Panu Bogu. Dobrze. Dobrze. Anioł dyżurny. Proszę iść zawołać świętego Piotra, bo cały czas słychać kołaczących do bram nieba. A anioł nadziei, niech się modlisz, by nasz projekt został przyjęty przez Pana Boga. Chodźmy. To On nasz Pan i Król, odziany w majestat swój. Ziemio, raduj się, ziemio, raduj się. Okrywa światłość go, ucieka ciemność i zło, i drży na jego głos, i drży na jego głos. Jak wielki jest Bóg, wysłanie go, jak wielki jest Bóg, świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg. Stwórca za wyrozumiałość, jaką on darzył swoje stworzenia. Czy wiesz, że nasz projekt zyskał przychylność Pana Boga? I od razu tworzy 25 godzinę. Oby tylko ludzie nie zmarnowali danej im szansy. Moje uznanie, Niebieska Rado, i dziękuję. A za co? Kiedy ludzie zaczną się szczerze i prawdziwie modlić, odmienią swoje życie, skończy się kryzys wiary, a coraz więcej dusz zacznie szturmować do nieba. Zatem musimy to uczcić. Chodźmy. Teraz bezrobocie na pewno mnie grozi. Nie poznaję. Chwileczkę, już sprawdzam. Tutaj jest... Tak. Tutaj... Jest adres
zamieszkania wiecznego dla tej duszy. Odprowadź. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Boże, przebacz mi, okaż swoje miłosierdzie. Błagam Cię, Boże. O, zapraszam, zapraszam, serdecznie zapraszam. Ale święty Piotrze, pomyliłeś się. To mnie powinieneś przyjąć w pierwszej kolejności. Nie, nie pomyliłem się. Ależ tak, ten kierowca był pijakiem. Zgadza się, ale słyszałeś, jak błagał miłosierdzie? To tak gorąco wzywa miłosierdzia Bożego, ten w potępienie nie pójdzie. A tak na marginesie. Gdy ten kierowca po pijanemu prowadził autobus, wszyscy pasażerowie gorąco się modlili. A na twoich kazaniach parafianie czasem zasypiali. Starałem się jak mogłem. Wiem, i Pan Bóg też docenił twoje wysiłki. Zasłużyłeś na szczęśliwe życie wieczne. Zdębiejesz na widok mieszkania, które Pan ci przygotował. Anioł dyżurny wskaże ci drogę. Święty Piotrze, protestuję! Mijaliśmy po drodze wspaniałe wille, mieszkania cacka, pałace jak się patrzy, a twój wysłannik zaprowadził mnie do nędznej chaty na przedmieściach nieba. Jestem oburzona, jak w takich warunkach można przeżyć całą wieczność. Bardzo mi przykro, ale z materiału, który nam za życia przysłałaś do nieba, nie można było nic lepszego znaleźć. No tak, żyłam dostatnio, ale pomagałam potrzebującym. Jeśli jednak taka wola Boża, z nią się zgadzać trzeba. Święty Piotrze, mogę mieć jeszcze jedno pytanie? Mów śmiało. Czy Jan Paweł... Pobożny, skromny, sprawiedliwy, szczery, prawy, pełen dobroci. Taki był mój następca, wasz papież. I taki trafił do Królestwa Niebieskiego. Jego wielki pontyfikat był cudem czerpania siły z własnego bólu. Tak, uczył, że cierpienie trzeba akceptować, gdyż nie można całkowicie wykluczyć go z życia. Poza tym, przewodnim motywem jego kapłańskiej posługi była miłość, a głęboka modlitwa była naturalnym elementem jego życia. Teraz zajmuje poczesne miejsce w krainie wiecznej szczęśliwości. Święty Piotrze... Mów śmiało, nie krępuj się. A czy istnieje taka możliwość, żebym mogła wrócić na ziemię i zapracować na lepsze mieszkanie? Bardzo mi przykro, ale w tej księdze jest zapisane dla każdego człowieka. O, tutaj długość życia, a tu czas, który ma sobie zasłużyć na wieczną szczęśliwość. Gdy ten czas się wyczerpie, nadchodzi anioł śmierci i wtedy nie ma już powrotu. Taki ty nie możesz już wrócić na ziemię. Widzę z twojej zasmuconej twarzy, że organy kontrolne w niebie nie odnotowały wyraźnego wzrostu modlitwy. Ja już nic z tego nie rozumiem. Naprawdę trudno to pojąć. Przecież innowacje te od razu spostrzeżono na ziemi. Elektroniczne chronometry od razu wychwyciły ten godzinny dodatek czasu. Środki masowego przekazu w mig przeniosły te informacje do najdalszego zakątka ziemi. Większość ludzi po początkowym szoku z wdzięcznością przyjęła ten nowy rytm czasu. Nawet biskupi zareagowali listem pasterskim, który tą nową godzinę, 25. godzinę, ogłosili godziną Boga. Jesteśmy zdziwieni i zawiedzeni. Okazuje się, że każdy ma czas, aby dodaną godzinę mimo to nie poświęcać na modlitwę. No to czym oni się tłumaczą? Wykręcają się nad mową. A to, że robotnicy muszą dłużej pracować, to trzeba wychodzić z kryzysu. A to, że naukowcy muszą przebadać powstanie nowej doby i wpływ na życie człowieka. A młodzież potrzebuje przecież więcej wiedzy. Dzieci muszą
muszą więcej spać, bo tak zalecają lekarze. Można by jeszcze wyliczać bez pracy. Tylko nie liczni ten czas poświęcają na służbę Bogu i bliźnim. Sam nadmiar czasu nie doprowadzi do wzrostu modlitwy. Wniosek nasuwa się sam. Modlitwa jedynie sprawą kochającego serca. Ten, kto miłuje, ten ma zawsze czas. Tylko płynąca prosto z serca szczera modlitwa pozwala odnaleźć się w Bożym miłosierdziu. Mieszkańcy ziemi powinni wiedzieć, że tylko modlitwa jest źródłem mocy, która może przemienić świat. My natomiast musimy prosić Wszechmocnego, aby zlikwidował tę 25. godzinę i wymazał pamięć o niej wśród rodzaju ludzkiego.